Cześć wszystkim, z tej strony Kamil. W tym odcinku chciałem wam mniej więcej pokazać, jak automat pracuje, jak włącza się, jak wygląda i mniej więcej pomarudzić wam, z czym budowanie czegoś takiego się je. A ogólnie w skrócie, mije się to z stratą czasu, stratą życia, stratą kolegów, stratą pieniędzy. To mniej więcej w skrócie z tym wszystkim to się wiąże. Jeżeli chcecie szybko opróżnić swój portfel, zdecydowanie polecam właśnie wziąć się za taki projekt. Nie no, troszeczkę żartuję, ponieważ wiadomo, od razu nie wydacie na niego jakiejś okrągłej sumy, tylko z czasem to nie wiąże się z natychmiastowym wydatkiem. Walczę trochę tutaj z tą kamerką, ponieważ no niezłe jazdy są i jest ogólnie ciemno na dworzu i przy świetle strasznie tutaj gubi ostrość i co chwilę tak, nie wiem, nazwę to, że oddycha, czyli to będzie cały czas centrowało i szukało ostrości. Natomiast no nic, nagram tak jak jest, co będzie, to będzie. Pokażę wam też, jak ogólnie automat cały wygląda, czyli dookoła. Czego mi zabrakło? Zabrakło mi folii przezroczystej i nie udało mi się obkleić niestety przez to tylnej klapy. Natomiast ogólnie naklejka jest, tylko jeszcze nie jest zabezpieczona tą przezroczystą folią. Chciałem wam też pokazać, jak się włącza, gdzie ma wloty, wyloty, włączniki i ogólnie inne rzeczy, czyli pokrętło głośności. A pokrętło głośności jest wyciągnięte na zewnątrz, także można sobie tutaj podgłaśniać, ciszać ten automat bez żadnego otwierania go ani nic z tych rzeczy. Co wam jeszcze mogę tutaj pokazać od ręki? Może te porty? Zobaczymy, czy to będzie widać. Przynajmniej się postaram. O, jest. Tu jest jeden port, gniazdo na słuchawki, gniazdo USB numer 2. A tutaj jest klapa, pod którą są wszystkie przyciski. Można to rozwiązać na kilka sposobów, czyli można zrobić na przykład podnoszoną klapę z przyciskami tutaj, która się będzie po prostu uchylała. Natomiast w moim przypadku stwierdziłem, że wolę, jeżeli to będzie po prostu bardziej, jak to mówimy, zwarte. Ponieważ otwierana klapa z przyciskami mimo wszystko potrzebuje jakiś luz od lewej i prawej strony, czyli sorry za ten kaszel, czyli będziemy mieli troszeczkę chybotania, jeżeli będziemy grali, tak? Troszeczkę to minimalnie będzie latało. A w ten sposób, jeżeli jest zrobione, ta płyta tutaj u mnie zwiera całą konstrukcję, czyli no coś jak nadwozie samonośne w samochodzie. Wszystko trzyma się idealnie mocno. A zdecydowanie nie ma sensu tam zaglądać pod te przyciski, no po prostu dostęp jest, natomiast bardzo awaryjna sprawa, żeby tam zaglądać, no bo po prostu nie ma po co. Jeżeli jest to podłączone raz, grafiki są naklejone, to no nie będzie się tam zaglądać, no bo tam nie ma po prostu co robić, chyba że zrobicie sobie z tego jakiś schowek, w którym będziecie coś tam kitrać, no nie wiem, nie wiem co innego można tam zrobić. Co jeszcze? Zmieniłem tutaj podświetlenie. U góry są włożone teraz LEDy. Jest to kolor biały, zimny. Nie wiem, czy może nie lepiej byłoby zrobić biały, ciepły, natomiast jest zrobiony biały, zimny. Każdy oczywiście może zrobić jak tam sobie woli, natomiast jeszcze się zastanawiam, czy nie walnąć tego po prostu na niebiesko i na niebiesko-czerwono na przykład, ale to jest sprawa do przemyślenia. Myślę też, czy nie zrobić jakiś grafik tutaj na bokach, ponieważ no ogólnie miały takie być, natomiast nie wiem, czy robić, czy nie. Może zobaczymy, z czasem może się namyślę. Jak automat wygląda od góry, w tej chwili wam pokażę. Czym jest to coś? Ponieważ niektórzy mogą się zastanawiać, co to takiego jest. Jest to nic innego jak wylot gorąca z automatu, czyli tędy po prostu leci gorące powietrze, które jest wyciągane ze środka naszej obudowy. Z tyłu jest panel z włącznikiem głównym, który odcina zupełnie napięcie. Tutaj jest włącznik, a tu wiadomo diody. Power oraz dioda LED jest w tym miejscu. Z tyłu jest podłączona wtyczka z zasilaniem. Oczywiście dałem oznaczenie, że może kogoś prąd popieścić. Tak dla bajeru. I tutaj mamy wlot. Jeżeli przyłożymy rękę, no to ciągnie elegancko powietrze. Jest to jedyny wlot do automatu, jaki tutaj jest. Są to te dwie właśnie dziury tutaj. Natomiast, o, tak jak widzicie, nie leży w środku żaden laptop. Tutaj jest na przykład kabel SATA. W środku widać też pamięci RAM, które są przymocowane, nie wiem czy akurat na komerze, ale na pewno coś tam widać. Także tak jak tutaj mówię, w środek no po prostu jest tam stelaż, jest w środku zrobiona obudowa, o, może w ten sposób, obudowa po prostu, gdzie wszystko jest umieszczone. Co jeszcze? Pokrywa tylna, no jak widzicie, uchyla się w tą stronę. Całość jest tutaj w tym miejscu jakby rozcięta i to wszystko można odchylić do tyłu. Jest to zrobione na zawiasach.
Z rzeczy, które jeszcze zrobię, czyli to na pewno będę chciał obkleić folią przezroczystą, ponieważ jeszcze to nie jest zrobione. Jeżeli ktoś by się pytał, to automat jest w całości rozbieralny, czyli jeżeli potrzebujemy się dostać na przykład do diod tutaj pod szybą, czy głośników, które są pod spodem, tak? Wszystko jest rozbieralne. Do tego wszystkiego prowadzi tutaj ta obudowa, znaczy ta tutaj klapa. Żeby się do niej dostać, trzeba naturalnie otworzyć tą klapę, ponieważ ona jest poprzykręcana z każdej strony i uszczelniona. Co jeszcze chcę zrobić? Tutaj będą na pewno umieszczone takie siatki, które będą zabezpieczały, żeby tam nie można było paluchów włożyć, ani nic tam nie wpadło. Aktualnie tego nie ma. Wentylatory są zamontowane tutaj pod spodem, tu jeden, tu drugi. One są umieszczone w klapie i wydmuchują po prostu powietrze, które wydostaje się tędy. Zasilacz ma osobne wyjście, osobny wylot. Wylot, no nie pokażę wam, bo nie mam za bardzo jak. Wylot jest u dołu, z drugiej strony od zasilacza. Także całe powietrze jest ściągane od tyłu, wszystko jest wyrzucane do przodu, czyli do przodu idzie całe powietrze z resztą. Wszystko jest elegancko zrobione moim zdaniem, ponieważ jak wiemy, ciepło idzie do góry. To jest podstawa, czyli całe ciepło z monitora, które jest ciepło z procesora, ciepło z grafiki, ciągnie do góry, wentylatory je wypychają na zewnątrz. I moim zdaniem to, jak jest to zrobione, nie da się tego w tej chwili w środku zrobić lepiej niż jest aktualnie. Oczywiście przyjdzie odcinek, że ja wam to otworzę, pokażę wam co i jak tam wygląda. Natomiast dzisiaj chciałem wam tylko to zaprezentować, jak automat wygląda aktualnie. Teraz tak, wyłączymy go i włączymy go, pokażę wam jak on się włącza. Zrobimy to z przycisku power. Ok. Ja sobie wezmę łyk herbaty. Jak widzicie, starałem się, żeby wszystko było ogólnie spójne, czyli grafiki, które są na ekranie przy uruchamianiu, tytuły, wszystkie napisy, żeby to wyglądało wszystko tak samo z tym, co jest na zewnątrz. Uruchamiany jest normalnie z dysku twardego, nie ma tam żadnego, znaczy nie ma żadnego dysku SSD, natomiast jakby był SSD na bank, by był szybszy. I w ten sposób mamy wszystko włączone.